Witam serdecznie po raz kolejny. Niektórzy na mój widok już są przerażeni, inni dostają czkawki, ale domyślam się, że są i tacy, którzy z sympatią traktują całą moją służbę. A dzisiaj chcę wam powiedzieć, dlaczego ja to robię. Nie będę się usprawiedliwiał, powiem tylko, że dopóki Bóg pozwoli mi na tym świecie mieszkać, nie wygonicie mnie z waszych ekranów. A powiem wam więcej, ponieważ nagrywam codziennie aceranki, to nawet jak umrę, to wiem już, że przynajmniej przez 3 miesiące będziecie mnie musieli słuchać dalej, bo tyle aceranków jest na zapas. A przecież jeszcze z tego świata nie odchodzę. Moi drodzy, dlaczego to robię? Dlatego, że urodziłem się w kraju katolickim. Urodziłem się jako katolik. I dopóki nie zacząłem czytać tego oto Słowa Bożego, niekoniecznie w Grece oczywiście, ale w polskim, to myślałem, że wszystko jest normalne. Ale kiedy zacząłem go czytać i kiedy zacząłem mu wierzyć, bo to jest różnica, czytanie, a uwierzenie Bożemu Słowu, to często nie idzie w parze. To zobaczyłem, że nasz kraj stoi na głowie, że świat stoi na głowie i że prawie wszyscy Polacy chodzą na głowie. I wtedy wzbudziło się w moim sercu dziwne pragnienie, żeby głosić ludziom Ewangelię. I robię to i będę to robił. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli mi poprzez słowo, które będę głosił, przeorać ten kraj, przeorać ten naród. Nie zwracam uwagi na to, że mnie plują, że mnie nienawidzą. Nie obchodzi mnie to kompletnie. To nie moja sprawa. Ale widzę, że coraz więcej ludzi, na razie to jest strumyk, ale coraz więcej ludzi nie tylko słucha, ale zaczyna zadawać pytania. I nie chodzi o to, że oni do mnie przychodzą, bo ja natychmiast ich odsyłam do Pana Jezusa. Chodzi o to, że Polacy zaczynają przychodzić do Pana Jezusa. I to jest istotą mojej służby. Nie robię tego dla pieniędzy, nie robię tego dla sławy, nie robię tego po to, żeby dobrze o sobie pomyśleć. Wszystko to mam, posłużę się słowami apostoła Pawła, wszystko to traktuję jak gnój, bo tak napisał. Natomiast leży mi na sercu dobro tych, także tych, którzy mnie nienawidzą. Także tych Polaków, którzy są katolami, nie katolikami, katolami. Także tych Polaków, którzy wszystko mają w nosie, którym się wydaje, że są wyzwolonymi liberałami, a tak naprawdę są niewolnikami własnych grzechów. Dla tych ludzi głoszę Słowo Boże. Ja nie będę nikogo przekonywał, bo to nie jest moja rola. Duch Święty przychodzi i przekonuje. Przekonuje tych, których chce przekonać. A kogo sobie wybierze, a cóż mnie do tego? Głoszę to, co jest zawarte w Słowie Bożym. Każdy może to zweryfikować. Wielokrotnie ludziom, którzy mi zarzucali jakieś nieprawdziwe głoszenie słowa, mówiłem, pokażcie mi, gdzie w Biblii zbłądziłem. Nawet kiedyś wyznaczyłem nagrodę, 1000 złotych. Może mało wyznaczyłem, nie wiem. Ale nikt się nie zgłosił i nikt mi niczego nie udowodnił, że jest to, co mówię, niezgodne ze Słowem Bożym. Słowo Boże darzy życiem. Chciałbym, odchodząc z tego świata, zobaczyć kilka milionów Polaków żyjących dla Chrystusa. Żyjących w Chrystusie. Nie chodzi o to, żebyście wchodzili do naszych kościołów, a idźcie sobie gdzie chcecie, zakładajcie swoje, nic mnie do tego. Ale nie możecie tkwić w martwych strukturach, w których sieją wam do głowy i do serca śmierć. Nie wolno wam tego zrobić, jeżeli poznaliście prawdę. Jestem spokojny. Ktoś, kto poznał prawdę, nie wytrzyma w miejscu, gdzie jest śmierć. Nie wytrzyma w miejscu, gdzie jest kłamstwo. Nie wytrzyma w miejscu, gdzie jest obłuda.
Polska została opleciona przez katolicyzm, świadków Jehowy, judaizujących, różnych szaleńców, którym się wydaje, że oni mają patent na prawdę. Natomiast nikt nie chce głosić Ewangelii, takiej jak zawarta jest w Biblii. Co kto wychodzi? Nie dotyczy to kilku moich współpracowników z HWE, od razu mówię. Kurylas, Banaś, Sławek Ciesiłka i jeszcze kilku innych, nieistotne w tym momencie, ale zalecam wam, słuchajcie, jak chcecie czegoś słuchać dobrego, słuchajcie. Natomiast generalnie nie chcą ludzie ani głosić Ewangelii, ani nie chcą jej bronić. A ta Ewangelia mówi, że jak wierzysz jej, to masz stawać w jej obronie i w jej czystości. Niestety mamy cały Kościół tchórzy. Tchórzy. Jeszcze raz powtórzę. Tchórzy. Którzy boją się wyznać swoją wiarę, wstydzą się swojej wiary, a najlepiej chcieliby, żeby jej w ogóle nie było, bo interesuje ich tylko dyskoteka sobota i nic więcej nie interesuje. My z takimi ludźmi, a ja na pewno z takimi ludźmi nie mam nic wspólnego. I proszę, nie mylcie chrześcijan z tymi tchórzami, z tymi kłamcami i z tymi oszustami, bo to nie są żadni chrześcijanie. Ewangelia, kiedy trafia do człowieka, to zmienia go radykalnie. Tak, zmienia go radykalnie. Skąd to wiem? Ano stąd to wiem. Dlatego, że Pan Jezus o tym powiedział, ale wcześniej w Starym Testamencie Duch Święty to mówił. Kiedy Bóg dotknie serca człowieka, wyrzuci serce kamienne, włoży serce mięsiste, to w sercu tego człowieka pojawi się pragnienie, aby żyć według Słowa Bożego. Więc nie mów, że jesteś chrześcijaninem, jak nie masz takiego pragnienia. I nie kłam i nie oszukuj nikogo. Mamy głosić prawdę, mamy mówić prawdę. Pamiętaj, że prawda także i ciebie, kłamco, może wyzwolić. Jeśli powiesz prawdę. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.